Hej, dzisiaj nietypowy filmik na moim kanale, dlatego że związany z modą. Ja zazwyczaj pokazuję Wam tylko kosmetyki, ale oczywiście kilka ciuchów na moim kanale się przewinęło. Tym razem będą buty. Zamówiłam sobie 5 par butów ze sklepu Renę i zapłaciłam za nie sama, po prostu sobie je kupiłam. Nie jest to filmik ze współpracy i chciałam Wam po prostu te buty pokazać, jak one wyglądają, czy jestem z nich zadowolona. I pokażę Wam je tutaj oczywiście obok mnie, ale też pokażę, jak one leżą na stopie. I zacznę od butów, które są tenisówkami, trampkami, dlatego że zamówiłam 3 pary właśnie takich bardziej sportowych butów oraz 2 pary sandałków, jedne troszkę wyższe, drugie na koturnie, pierwsze na takim słupku. Więc jeżeli jesteście wrażliwi na oglądanie stóp, to nie polecam tego filmu, chyba że jeżeli mogą być zakryte, to obejrzyjcie 3 pierwsze pary, potem wyłączcie. Od razu mówię, że ja mam nogi dosyć kościste i chude i wąskie, więc te buty nie muszą idealnie leżeć. Pokażę Wam to zaraz. I wydaje mi się, że wszystkie pary sobie jednak zostawię, mimo że nie leżą idealnie. Ale mają pasek, te sandałki mają paski, więc dzięki temu mogą mi trzymać stopę, ale przejdziemy do nich na końcu, zaczniemy najpierw właśnie od tych trampek. Zacznę od takich śmiesznych tenisówek, które są, no, można powiedzieć, że kosmetyczno-youtubowe. Bardzo mi się spodobały, ja nie mam takich butów, to są zwykłe slipony wkładane tak bezpośrednio na stopę. Nie miałam takich butów, ogólnie ja mam bardzo mało par butów i dlatego jak już je zamawiam, to zamawiam je hurtowo i najwyżej odsyłam, jeżeli mi nie pasują. A te są takie urocze, zamówiłam je w kolorze ciemnego granatu, takiego jeansowego, natomiast były też jaśniejsze. Ja zamówiłam ciemne ze względu na to, że ja noszę ciemne spodnie, nie noszę jasnych spodni, noszę tylko i wyłącznie granatowe i czarne, więc stwierdziłam, że takie najbardziej będą mi do tego pasować i powiem Wam, że są całkiem wygodne i wydaje mi się, że są takim fajnym elementem, zwłaszcza jeżeli się ubiera ktoś na jednokolorowo, a zazwyczaj ja tak robię, nie mam jakichś bardzo takich elektrycznych kolorów ciuchów, zazwyczaj jest to czarny granat, szarości, więc wydaje mi się, że to jest taki fajny akcent właśnie na butach i taki kosmetyczny. Spodobały mi się i zapłaciłam za nie, wydaje mi się, że około 30 zł. No i powiem Wam, że myślę, że z przyjemnością będę je nosić i rzeczywiście bardzo, bardzo mi się podobają. Pewnie niewiele jest takich osób, które wiedzą, że mam słabość do błyskotek. Uwielbiam błyszczące rzeczy, trochę może w stylu lat 80. Takie na przykład jak te buty, zobaczcie, one mają takie błyszczące dodatki, ogólnie są takie błyszczące. Ja uwielbiam takie rzeczy i Wojtek się zawsze ze mnie śmieje, że to jest takie kiczowate, ale jest we mnie taki element, który uwielbia właśnie takie błyskotki. Uwielbiam też na przykład błyszczące spodnie, takie świecące. Nie wiem, co ze mną jest, ale te buty mi się spodobały i powiem Wam, że one wyglądają na, tutaj widzę, że w podglądzie, bardziej jak wyglądały właśnie na stronie sklepu. One są takie całkiem ciekawe, dlatego że one są takie wielowymiarowe. Tutaj jest taki bardziej mat, tutaj jest totalna taka syrenka błyszcząca. Tutaj na przodzie jest coś stonowanego, powiedzmy, że pomiędzy. Sznurówki też są różowe, przeplatane złotą taką rose gold nitką i powiem Wam, że są chyba najwygodniejsze z tego wszystkiego, co tutaj Wam pokazuję. Oczywiście dopiero je świeżo założyłam i zdjęłam, natomiast myślę, że mogę tyle wywnioskować i one też kosztowały pewnie około 33 zł, coś w tej granicy. Może wykonanie tych butów nie jest jakieś rewelacyjne, ale podobają mi się i po prostu też będą takim innym troszkę elementem codziennego ubioru, troszkę będą dodawać koloru i powiem Wam, że całkiem mi się podobają, chociaż myślałam, że będą troszkę mniej błyszczące, szczególnie chodzi mi tutaj o te elementy takie troszkę holograficzne po bokach. O, mam nadzieję, że to widać, że ono tak się holograficznie odbija. No, więc powiem, że całkiem spoko są. No i znowu mamy tutaj błysk, kolejne błyszczące buciki, to są takie wysokie trampki, granatowe i tutaj na przodzie mają właśnie taki złoty, taki chłodno-złoty błyszczący element oraz zamki z tyłu i tutaj z tyłu też coś takiego podobnego jest. Też są całkiem w porządku. Ja noszę często trampki, dlatego że ogólnie jestem fanką butów na płaskim obcasie, ponieważ ja na płaskim obcasie, no ogólnie na płaskiej podeszwie albo na bardzo niskim obcasie, dlatego że ja cenię wygodę, nie lubię chodzić w obcasach, ale też pokażę Wam 2 pary obcasów ze względu na to, że po prostu Wojtek lubi, jak noszę wyższe buty i zamówiłam sobie takie pośrednie, żeby nie było jakieś takie super szpilkowate, wysokie, tylko takie, w których jeszcze mogę chodzić. Zatem te są całkiem ok, no powiem Wam, że bez szału. Myślałam, że będą troszkę chyba ładniejsze, ale oczywiście będę w nich śmigać, bo tak jak mówię, to są dla mnie buty na co dzień, żeby szybko założyć i wyjść. I one też kosztowały mniej więcej 30-40 zł. Ogólnie te sportowe tyle mnie wyniosły, bo kupowałam je na minus 32% od Karoliny ze stylizacji. Natomiast te 2 pary, które Wam teraz pokażę, więc jeżeli ktoś nie chce oglądać moich stóp,
to proszę wyłączyć filmik. I te kupowałam, te pozostałe, one były już przecenione, więc po prostu na nie nie wchodziła zniżka i do nich przechodzimy. I przechodzimy do couture, to są takie sandałki na couture, nie za wysokie, nie wiem ile one mają, ale też nie są jakieś super niskie, bo ogólnie to powiedzmy, że mają około 8 cm, ale oczywiście tutaj też jest jakaś taka pseudo platforma i wyglądają tak, zwykłe, czarne, z klamerką, tutaj zapinane i powiem Wam, że myślałam, że będą tutaj węższe. Ja mam chudą stopę, kościstą stopę i niestety tutaj mam sporo luzu, chociaż jak zapnę tutaj wokół kostki, to jest ok, trzyma mi się to wszystko ładnie, więc wydaje mi się, że one będą mimo wszystko dobrze na mnie leżeć. Zresztą widzicie, jak to teraz wygląda. No i po prostu takie zwyczajne. Powiedziałabym, że myślałam, że będą troszkę lepiej wykonane, bo tutaj te boki, one są troszkę jakby trochę porysowane, troszkę poplamione. Będę musiała chyba je czymś przetrzeć, zobaczyć, czy to zejdzie. W każdym razie, no takie dosyć zwyczajne. Nie są jakieś rewelacyjnie wykonane. Tutaj też jest jakiś delikatny mankament. Ja nie przywiązuję aż takiej wagi do każdego detalu, zwłaszcza, że to są buty, które kosztują około 70 zł. Tutaj nie jest majątek na nie wydany, a na pewno mi przez jakiś czas posłużą i powiem Wam, że ten spad jest jak najbardziej dla mnie ok, bo jak byłby większy, to pewnie bym w nich nie chodziła, więc tym razem bardzo rozważnie kupowałam buty z takim niskim spadem, żeby jednak ta stopa nie była nadwyrężona. I ostatnie buty to są takie super słodkie sandałki, tym razem już na takim, powiedzmy, że słupku. Też nie są jakieś super wysokie, chociaż ogólnie tutaj wydaje się, że to jest bardzo wysokie, natomiast platforma też jest dosyć duża. Wydaje mi się, że może ma nawet do 3 cm. I ogólnie też stopa ładnie tutaj leży, jest to dobrze wyprofilowane i moja stopa dobrze tutaj leży. Natomiast znowu powtarza się ta sytuacja, że ta obudowa buta oraz ten pasek nie jest do końca przyległy, dlatego że tak jak mówię, ja mam bardzo chude stopy, bardzo kościste, co pewnie już widzicie na przebitkach. I mi jest bardzo, bardzo ciężko znaleźć buty, które mi nie odstają. Mi właściwie wszystkie buty odstają, ale ten pasek bardzo dobrze je tutaj trzyma wokół kostki. Ja ogólnie nigdy chyba nie kupię butów, które nie mają tutaj właśnie tego wiązania wokół kostki, jakiegoś zapięcia, ponieważ nie ufam takim butom, nie umiem w nich chodzić, a poza tym są zazwyczaj dla mnie za luźne. I zostawiam je sobie, myślę, że mam nadzieję, że one się po prostu troszkę mi tutaj uleżą na tej stopie, troszkę jakby się przygniotą. Bardzo ładnie wyglądają, są takie dziewczęce, kobiece, właśnie nie mają zbyt długiego spadu, nie są zbyt wysokie. Ja też mam 1,69 m, więc nie noszę jakichś takich super wielkich butów, bo wydaje mi się, że mój wzrost jest wystarczający. Natomiast mój Wojtek ma prawie 2 metry, więc mogę sobie na takie buty pozwolić i mam nadzieję, że będę w nich chodzić. Teraz jak w nich właśnie przeszłam, żeby Wam pokazać je na przebitkach, to wydaje mi się, że będą całkiem wygodne i tutaj oczywiście mają taką jakby kołyskę, ale są stabilne. Są stabilne, jak się nawet tak stanie na palcach, to się trzymają, nic się tutaj nie dzieje, ale wykonanie tych butów też nie jest jakieś fantastyczne i one też kosztowały w okolicach 70, chyba 9 zł, podobnie jak tamte sandałki, tak mi się wydaje, więc no powiem Wam, że te chyba są nawet jeszcze lepiej wykonane niż tamte, natomiast tamte czarne takie sobie, ale tamte to wiecie, takie do bardziej codziennego śmigania niż te. Więc myślę, że wszystkie pary sobie zostawiam, mimo że nie są idealne, ale mi brakuje butów. Ja teraz muszę zrobić porządki w butach, muszę wywalić stare pary, w których w ogóle nie chodzę, przesegregować je i stąd też te zakupy. Przyszłam tutaj, żeby Wam pokazać, jak te buty wyglądają na żywo, bo wiadomo, że na zdjęciach to jest troszkę co innego, a w takim filmiku też jest troszkę co innego, więc mam nadzieję, że pomogłam i no nie wiem, dajcie znać, czy macie jakieś buty z tego sklepu i czy warto tam kupować. No i tyle. Dzięki za uwagę. Pa, pa.